Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z gabinetu burmistrza, pana Adama Krupy. Dzień dobry panu, panie burmistrzu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, bo nie tak dawno w tym gabinecie rozmawialiśmy na temat realizacji budżetu za 2023 rok. Mamy w tej chwili, można powiedzieć, połowę lutego. Chciałem porozmawiać o budżecie na ten rok, na 2024. Ale zanim zadam panu to pytanie, które już w zasadzie zadałem, jaki jest budżet i co będzie wykonywane, to chciałbym zadać takie panu pytanie jako burmistrzowi, który ma wykonywać ten burmistrz na 2024 rok, a wiadomo, że wybory tuż, tuż. Czy będzie pan kandydował w następnych wyborach, 7 kwietnia? Tak, będę kandydował w wyborach na następną kadencję. Jeżeli mieszkańcy mnie wybiorą, to będę ten budżet, który opracowaliśmy, realizował. No to skoro tak, ja panu życzę, żeby mieszkańcy pana wybrali, a skoro tak, to teraz może pan powie, jaki jest ten budżet i co zamierza pan z tym budżetem zrobić. Właśnie na samym początku chciałbym powiedzieć taką rzecz, że to jest jeden z kolejnych budżetów. Przez ostatnie 10 takich budżetów opracowywaliśmy i on niczym się nie różni tak naprawdę, jeżeli chodzi o taki wykład czy wygląd tego budżetu, jak poprzednie budżety. Ja wychodzę z założenia, w odróżnieniu od niektórych samorządowców, że nawet jak jest rok wyborczy, to trzeba po prostu opracowywać normalny budżet, bez żadnych fajerwerków, bez żadnych takich inwestycji czy wydatków pod wybory. Po prostu jest to budżet, w moim przekonaniu, kolejny budżet, który rokuje nam postęp w rozwoju naszej gminy. I to jest, tak jak powiedziałem, spokojny budżet, wyważony. On kwotowo to jest 135 milionów. To się niewiele różni od tych budżetów ubiegłorocznych. Natomiast w tym budżecie są dość duże wydatki inwestycyjne, wynikające przede wszystkim z tego, że mamy dwa duże zadania do wykonania w tym roku, czyli zamek w Grobnikach i dworzec w Głubczycach. Dworzec w Głubczycach nie będzie zakończony, natomiast wydatki na realizację tego zadania są bardzo duże. Ponadto... Ale przepraszam, wejdę panu słowo. Zamek w Grobnikach ma być zakończony w tym roku, tak? Końcówka roku ma być zakończenie... Zamek w Grobnikach ma być zakończony do października przyszłego roku. Tego roku. Mówimy o tym roku. Także mówię, poza tym również będziemy kontynuować roboty drogowe. Mamy w planie wykonanie remontu jednego budynku, te budynki, które są w 100% własności gminy. No i oczywiście... Który to jest budynek? W tej chwili to chcemy zrobić ten budynek przy ulicy Kozielskiej, który jest budynkiem samorządowym. Także tutaj i w tym roku planujemy dość duże zadanie na takie, mówiąc tak kolokwialnie, na takie wydatki związane ze sportem, ponieważ w tym programie, który ogłosił minister sportu jeszcze w ubiegłym roku, myśmy zgłosili 3 zadania na zadaszenie i na wykonanie boisk. Na zadaszenie boisk i na wykonanie boisk. I te 3 zadania przeszły i będziemy realizować. Zadanie budowa boiska i wykonanie trwałego zadaszenia przy szkole w Gołuszowicach, wykonanie zadaszenia w Lisięcicach i mieliśmy planowane zadanie w szkole numer 3 w Głubczycach, ale to zadanie wystąpiliśmy do ministerstwa, że przeniesiemy do szkoły podstawowej numer 1. I powiem tak, te obiekty w moim przekonaniu mają... Ja jeszcze wejdę też tutaj w słowo o zadaszenie, to chodzi o widownię, żeby... Nie, boiska będą zadaszone. Całe boiska? Tak, oczywiście boiska mają być zadaszone, bo tam widowni tak naprawdę nie ma. Tam są jakieś niewielkie... Ale to będzie sam dach, czy to będą też i ściany i... Dach i ściany. Także to ma służyć temu, żeby te
boiska mogły służyć sportowcom przez cały rok. Więc tam też i będzie ogrzewanie. No to zapytam dalej, a co z murawą? Skoro tam będą dachy, czy tam będzie murawa, to będzie coś w rodzaju orlika? Nie, jeżeli chodzi o Gołuszowice, tak, to będzie coś w tym stylu, bo tam nie ma boiska. Czyli będzie sztuczna murawa? W tej chwili nie ma boiska w Gołuszowicach, więc będzie sztuczna murawa. Natomiast w Lisięcicach murawa już jest i tylko przykrywamy obiekt. Tak samo i to jest sztuczna murawa. Natomiast tak samo w szkole podstawowej numer 3 planowaliśmy przykrycie tego mniejszego boiska, nie orlika, tylko tego mniejszego boiska, to jest boisko bodajże do koszykówki. Ale tam tego nie będziemy robić. Ponieważ okazało się potem, po tym, kiedy przyszły szczegóły tego konkursu, że to zadoszenie będzie bardzo wysokie. Miało być takie łukowe, w szczycie 12 metrów. To boisko, jak co niektórzy pewnie wiedzą, jest blisko budynków mieszkalnych i gdybyśmy taki obiekt postawili przy tych budynkach, zasłaniałoby to okna. Zasłaniałoby to na parterze i na piętrze okna w mieszkaniach i tego nie chcieliśmy robić, żeby tutaj mieszkańców nie narażać na jakiś stres. I dlatego zdecydowaliśmy się przenieść to do szkoły podstawowej numer 1. Czy to nam się uda, to znaczy czy ministerstwo się zgodzi na to, żeby tak się stało, to się dopiero okaże. Wystąpiliśmy z taką propozycją i zobaczymy, czy dostanie to akceptację. Równocześnie trwają prace, w tym roku będą trwały prace dokumentacyjne nad tym, żeby taki podobny obiekt z boiskiem już zadaszony powstał przy szkole w Grobnikach. I na marginesie tego chciałem powiedzieć jedną rzecz. To mają być obiekty, które nie tylko będą służyć dzieciom w szkole, to przede wszystkim myśmy się zdecydowali na budowę tego, na wystąpienie w tym konkursie i na poniesienie kosztów, bo tutaj z tym dofinansowaniem, to dofinansowanie jest owszem spore, ale my też tam sporo musimy włożyć pieniędzy po to, żeby może nawet bardziej niż żeby młodzież, ale też żeby mieszkańcy mogli popołudniami korzystać z tych obiektów sportowych. Czyli, żeby było jasne, 135 milionów jest budżetu, ale do tych boisk i do innych robót będzie też dofinansowanie. Tak. Czyli to nie jest, tak, że my to robimy za 100% naszych pieniędzy. Nie, proszę Państwa, to jest tak. Koszt na dzisiaj wyceniony tych trzech obiektów to jest 7,5 miliona złotych. Ale w tym jest blisko 3 miliony naszego wkładu własnego, czyli tak nieco ponad 60, w granicach między 50 a 60% jest dofinansowania. Generalnie trzeba powiedzieć, że ten projekt, no to jeden według mnie z tych rządowych, które były zgłaszane, to jeden z gorzej zrobionych według mnie. Tak widać, że robiony był w pośpiechu przedwyborczym. I no jest tam wielu takich niedoróbek, powiedzmy sobie szczerze, nie mówiąc już o czymś takim, że tam się po raz pierwszy, jak ja tu jestem 10 lat i sprawdzam te wszystkie i projekty unijne i te dofinansowane z puli rządowej, po raz pierwszy się tam pojawił taki zapis, że minister może odstąpić od tego projektu w każdej chwili bez podawania przyczyn. No skoro pan mówi o takich projektach, to ja pana też zapytam, bo do mnie dotarły informacje, że dokładnie powiem panu od mieszkańców Grobnik, że swego czasu na internecie ukazała się informacja, to informację umieścił były minister pan Ociepa, że będziemy budować obwodnicę Grobnik i będziemy kończyć obwodnicę Głubczyc i nagle to ucichło. Czy coś panu jest wiadomo na ten temat, czy nie? No bo to też projekt rządowy miał być. Powiem tak, że pierwszy raz, kiedy o tym usłyszałem, to było właśnie w trakcie kampanii wyborczej do Sejmu. Bo powiem panu, tam w Grobnikach była wielka euforia z tego tytułu, że nareszcie się doczekali obwodnicy. Ja powiem tak, ja też przeżyłem euforię,
bo jest mi obojętne, kto te pieniądze da na obwodnicę i kto zbuduje. I tutaj nie mam żadnych jakichś politycznych sympatii czy antypatii. I każdemu bym podziękował, gdyby takie coś się stało, niezależnie od tego, z jakiej partii on pochodzi. I to była taka euforia może przez 1-2 dni, ale potem przyszła taka refleksja, czy to aby nie jest taka tylko zagrywka wyborcza. I niestety, mówię to szczerze, niestety, to się okazało niestety tylko taką informacją pod wybory. Całe potem tłumaczenie się z tego jest dość śmieszne. W internecie są już, czy były, może już ich nie ma, były artykuły na ten temat. Jeden z nich wydrukowaliśmy, mam go tutaj, że tak powiem, na pamiątkę. I niestety to wręcz trochę tak zakrawa na kpinę, że po tych całych wyjaśnieniach, bo to jeden z internautów wykrył, że projekt był tylko omawiany, a nie został wprowadzony do budżetu i żadne pieniądze w ślad za tym nie poszły. Za tym, bo to musiałaby być zmiana w budżecie zrobiona. Trzeba było dodać na te 50 czy tam ile tych dodatkowych obwodnic, w których była też i ta nasza obwodnica. Dwie, tak. Ja mówię jedna wspólna, bo to takie, tak naprawdę to będzie takie obejście poszerzone. No. Więc pieniądze za tym nie poszły, a na końcu to wypada chyba zacytować nawet, bo ja tu mam to napisane, że w odpowiedzi na te pytania tego internauty Centrum Informacji Rządu, poważna instytucja, przyznało, że do komunikatu wydanego po posiedzeniu Rady Ministrów wkradł się błąd i pani Agnieszka Kowalska, radca Centralnego Centrum Informacji Rządowej, przyznała, że projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu 100 obwodnic został omówiony, a nie przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów. Następnie zaznaczyła, że komunikat rządowy został już poprawiony, no i ta jakby sprawa, że tak powiem, straciła, zupełnie już wyszła z obiegu. Ale ja panu nie odpuszczę tego tematu, powiem panu... Ja na wszelki wypadek ten artykuł sobie trzymałem zawsze tutaj w garniturze, bo wielu mieszkańców się o to pytało. Więc to dlatego ja też zapytałem, bo mówię, do mnie informacja dotarła od mieszkańców Grobli, którzy byli cali szczęśliwi, że w końcu wywalczyli. Ale mówię, że panu nie odpuszczę też tego tematu, ale co jednak będzie z obwodnicą Grobnik dalej i co z dokończeniem tej obwodnicy Głubczyckiej? Dla mnie to, jeżeli będę wybrany w przyszłej kadencji, będzie to priorytetowa sprawa. Zakończenie obwodnicy Głubczyc. Był taki czas, że myślałem nawet o tym, żebyśmy my to sami zrobili, nie, bo to leży w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, żebyśmy my powoli ze środków gminnych budowali tą drugą część obwodnicy Głubczyc. A czy dokumentacja na tą część jest zrobiona? Nie, właśnie nie. Ale to jest do zrobienia, z tym, że no, w tej chwili muszę poczekać na to do momentu, kiedy się ta jakby sytuacja w oddziale opolskim Generalnej Dyrekcji ustabilizuje, bo nie wiem, czy zostanie ta dyrekcja, czy nie zostanie, czy będą jakieś zmiany. Jeżeli to się ustabilizuje, to jedną z pierwszych moich rozmówców w tej sprawie będzie szef tego oddziału, po to, żeby z nim uzgodnić, na ile my możemy liczyć na wsparcie Generalnej Dyrekcji, czy w ogóle jest możliwa taka jakby wspólna budowa tego odcinka obwodnicy i obejścia Grobnik. Bo ja przypomnę Państwu wszystkim, że my tę część, która już jest wybudowana, też wspólnie budowaliśmy, z tym, że z drogami wojewódzkimi, bo
bo tak to było, tak? Tak to jest. No i właśnie szkoda jest to, że ta część jest zrobiona, a nie jest jednak ta robota dokończona do końca. To jest, tak wynikało z ówczesnych przepisów, że po przejściu na odcinek drogi tej wojewódzkiej do Raciborza, budowa dalszej części należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych jako część drogi numer 38 w kierunku przejścia granicznego. Więc jeżeli uda nam się, mam nadzieję, że to się uda, bo też liczę tutaj, nie ukrywam tego, na wsparcie marszałka województwa, rozmawiałem z nim w tej sprawie, to moglibyśmy spróbować z Generalną Dyrekcją, przepisy w tej chwili już na to pozwalają, jeszcze parę lat temu nie, żeby wspólnie budować, bo tak jak powiedziałem, tę część myśmy wybudowali wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich, z tym, że ta wspólnota polegała na tym, że my daliśmy pieniądze na dokumentację, a resztę zrobiły drogi wojewódzkie. Jeżeli by była taka propozycja ze strony Generalnej Dyrekcji, żebyśmy my ponieśli koszty dokumentacji, to w ciemno bym się na to zgodził, żeby tylko tę obwodnicę i to obejście Grobnik wybudować. Tak to wygląda. Skończmy temat obwodnic. Mniej więcej wiemy już o co chodzi i że pan jednak nie zasypia w tej sprawie, tylko w dalszym ciągu walczy o to, żeby to było skończone. Co dalej z inwestycjami na 2024 rok? Tak jak powiedziałem, no to mówię, ten dworzec to jest, zaczęliśmy tutaj. Ile pieniędzy ma pan na dworzec na ten rok? Na ten rok jest ponad 8 milionów złotych środków przeznaczonych na wykorzystanie na dworcu i myślę, że tu roboty będą się posuwały tak no, dynamicznie. W tej chwili prowadzimy rozmowy z marszałkiem. W najbliższym czasie będą rozpisywane nowe konkursy. Przede wszystkim interesuje mnie ten konkurs związany z rewitalizacją. 15 lutego będzie na ten temat spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim. Mieliśmy wcześniej obiecane przez marszałka tak jakby wsparcie właśnie dla dworca z tego programu. Mam nadzieję, że to zostanie zrealizowane, więc to byłyby dodatkowe środki. I tak powoli, powoli musimy te środki zdobywać. Jest możliwość pozyskania tych środków jeszcze z innych programów unijnych. Więc mam nadzieję, że no, przez ten rok mamy, że tak powiem, środki zabezpieczone na to, żeby tam się prace toczyły, a trzeba by było w tym roku właśnie szukać środków na następne lata. I wydaje mi się, że do 2 lat ten obiekt powinien zostać zrobiony i wtedy no, będzie powód do pełnej satysfakcji. Na razie nie ma żadnych innych środków oprócz tych, o których pan mówi. Tak jest. Na razie nie ma. Mówię, jest jakaś perspektywa na pozyskanie tych środków. I tyle. No, ja tylko tutaj z takim trochę, nie wiem jak to powiedzieć, zażenowaniem wręcz słucham co niektórych, którzy tu się strasznie do tego dworca przypinają, jakoby pozyskali dla niego środki. Ja chcę tylko... Dlatego się pytam, czy oprócz tych środków, o których pan wspomniał, czy są jakieś inne, bo też do mnie dochodzą słuchy, że gdzieś tam jakieś pieniądze jeszcze ktoś załatwia. Nie, nie, no to już w tej chwili mówię, to co była mowa, to trzeba pewne sprawy wyjaśnić, bo tu słyszę, że pani radna Słodkowska strasznie się promuje, jakoby ona to cokolwiek przy okazji tego dworca załatwiała. Ja mówiłem wcześniej o tym, że gdyby nie to, że zdecydowali też i radni o tym, żeby przejąć ten dworzec od właściciela prywatnego, wreszcie, żeby dać pieniądze na dokumentację, to my byśmy z tym dworcem nie ruszyli. Takie było też moje stanowisko, że mieliśmy wtedy do wyboru, ono było zresztą krytykowane przez wielu,
że mieliśmy do wyboru, czy obiekt będzie znowu stał przez 50 lat jak ratusz i nikt nim nie, nic nie będzie robił. Bo pójdzie w jeszcze większą ruinę. Jeszcze większą ruinę, czy podniesiemy ryzyko i będziemy, spróbujemy ten dworzec odzyskać i zaczniemy na nim coś robić. I oczywiście tutaj pan poseł Kowalski, przynajmniej medialnie, bardzo był zaangażowany w to, żeby nam tak jakby pomóc pozyskać środki, i to nie ma co udawać, że było inaczej. Natomiast ta jego propozycja, która z jego ust padła do mnie, ja ją zrealizowałem, żeby robić to z rezerwy, się nie sprawdziła, bo ja dostałem odpowiedź, to są na to odpowiednie pisma, że z rezerwy budżetu, to o rezerwie budżetu decyduje wojewoda. Jeżeli wojewoda przyśle wniosek, no to wtedy dostaniemy te pieniądze. No niestety to było pod koniec już kadencji. Wojewoda z takim wnioskiem nie wystąpił. Natomiast dostaliśmy pieniądze z Polskiego Ładu, z dwóch edycji. Jedna to była ta edycja z tych inwestycji strategicznych, a druga z zabytków, bo myśmy po prostu, taka była zresztą moja polityka, składali wszędzie, gdzie się tylko da, nie patrząc na to, czy my tam jesteśmy dobrze widziani, czy nie, czy ktoś coś dla nas załatwia, czy nie załatwia. I w moim przekonaniu największym naszym atutem paradoksalnie stał się ten pożar, który wybuchł. Ja nie podpalałem dworca, ja się tu tłumaczyłem z tego, ale no, czasami tak w życiu bywa. Wedle tego powiedzenia nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo to był dla nas, to był szok dla mieszkańców, ten pożar, ale on przede wszystkim według mnie uzmysłowił rządzącym, że to jest obiekt, który wymaga natychmiastowej interwencji, poważnej interwencji budowlanej i przyznania natychmiastowego środków na to, bo gmina sama, myśmy to wielokrotnie powtarzali, sama tego nie będzie w stanie zrobić. No i dostaliśmy te pieniądze z zabytków i z Polskiego Ładu. Nawiasem mówiąc, jeszcze to powiem, że wracając do inwestycji, które my będziemy realizować. Ale ja może jeszcze tutaj wejdę też panu w słowo, bo wywołał pan dwa nazwiska, pani Słodkowska i pan Kowalski, minister. Zapytam, bo dworzec i linia kolejowa. Wisiał swego czasu taki baner ładny na ulicy Moniuszki, gdzie była pani Słodkowska i pan Janusz Kowalski, że oni zdobędą pieniądze na odbudowę linii kolejowej Racławice, Racibórz przez Głubczyce. Czy panu coś wiadomo jest na ten temat, jak tam daleko są te pieniądze i ta robota z tą odbudową linii kolejowej? Ja mówię. Bo jako burmistrz powinien pan coś wiedzieć. Nie, no my mamy w budżecie przewidziane środki, to jest 180 tysięcy na wykonanie dokumentacji, na nasz udział w wykonaniu dokumentacji na tę linię. W tej chwili właściwie wszelkie obowiązki pozyskiwania środków i przeprowadzania tej inwestycji, to spoczęły na Zarządzie Województwa Opolskiego. Ten Zarząd Województwa Opolskiego poszedł na to, żeby być takim jakby koordynatorem tego całego projektu. No to wiem, bo telewizja moja uczestniczyła w tych spotkaniach i wiemy, że jest wykonywana burmistrzowie, starostowie, ci, którzy, przez których teren przechodzi ta linia kolejowa, złożyli się na tą dokumentację i tak dalej. No ale co dalej? Dokumentacja jest w trakcie wykonywania? Tak, dokumentacja jest w trakcie wykonywania. Ta dokumentacja kosztuje 20 milionów złotych. Przypomnę, sama dokumentacja? Tak, oczywiście. Przypomnę, że tylko my i miasto Racibórz zgodziliśmy się na partycypowanie w tych kosztach. A pozostali? Pozostali nie, bo uznali, że nie mają środków na to. No to skąd pozostałe pieniądze na wykonanie tej dokumentacji? Na razie marszałek wszystko będzie te różnice pokrywał. Natomiast w momencie powstania tej dokumentacji, bo mówię, to będzie trwało ze 2 lata przynajmniej, wtedy, przynajmniej takie jest stanowisko marszałka,
trzeba będzie z kolejami, z koleją prowadzić negocjacje, żeby oni w pełni pokryli koszty odbudowy tej linii, bo skoro nawet jeżeli chodzi o dokumentację, to ciężko jest znaleźć tych współudziałowców w samorządzie, bo to jest 15% ma być udziału samorządu w tym, no to jeżeli kwota na odbudowę tej linii to było wtedy 550 milionów złotych, to tym bardziej będzie trudno. My cały czas... A nie czuje się pan jako burmistrz troszeczkę oszukany, że pan jako gmina Głubczyce się dołożył do dokumentacji, pozostałe gminy nie, a dokumentacja i tak jest zrobiona? No nie czuję się oszukany, ponieważ uważam, że no takie powinno być nasze stanowisko. Nam najbardziej na tym jako miastu, jako gminie powinno na tym zależeć. I natomiast no powiem tak, jeszcze do końca nie jest to pewne, jak to będzie z tym finansowaniem dokumentacji. My mamy pieniądze w budżecie założone. Zobaczymy, co zrobi marszałek. A czyli one jeszcze nie są wydane? Nie, one nie są wydane, bo nie ma dokumentacji. Nie będziemy płacić za coś? Czego nie ma. Czego nie ma, więc tutaj sprawa jest jeszcze do rozstrzygnięcia. Ale tak jak mówię, no w tej chwili widać wyraźnie, że tę inwestycję musi poprowadzić w całości kolej, a nie żeby jeszcze obciążać tym współudziałem samorządy, bo to kolej zawiesiła czy zlikwidowała tę linię, więc ona ma obowiązek według mnie to zrealizować. Natomiast czy te pieniądze będą, trudno mi jest w tej chwili wyrokować, naprawdę. Jest to bardzo trudne do oceny. Pożyjemy, zobaczymy. Co dalej, panie burmistrzu? No to, co chciałem wspomnieć przy okazji tych też i tych środków, które dostaliśmy z zabytków, że będziemy też realizować, to ktoś, kto czyta nasz budżet, może być zdziwiony, ale takie były zasady przyznawania tych środków na zabytki. W ramach tego konkursu Kościół w Grobnikach dostał dofinansowanie, spore dofinansowanie, o ile sobie przypominam, to jest 1,5 miliona złotych i gmina, przynajmniej jako ten główny prowadzący, będzie ten projekt prowadzić. Jak ktoś czyta w budżecie, to on jest u nas w budżecie, ale tutaj szczerze powiedziawszy, my jesteśmy tylko tym wnioskodawcą tak naprawdę projektu. Dokładamy minimalną kwotę, z tego co sobie przypominam, tam jest... Co tam będzie robione w kościele w Grobnikach? Dach będzie robiony od nowa. On już jest robiony, także w części chyba. My nie wchodzimy, ja nie wchodzę w szczegóły tej inwestycji. Jest tam porządny inspektor nadzoru, który to prowadzi. Jest już firma, także tutaj sobie Kościół sam to wszystko zorganizuje, natomiast my tak jakby tylko przyjęliśmy tą stronę taką formalną rozliczenia tego i potem odzyskania czy tej dotacji dla Kościoła. Także tu to jest tylko taki zapis budżetowy, ale on jest ujęty w naszym budżecie. Ta kwota jest ujęta w naszym budżecie. Co do pozostałych rzeczy, to sporą kwotę przeznaczymy w tym roku znowu. Kolejna kwota, przez kolejne lata to prowadzimy. Fundusz Sołecki, on z roku na rok wzrasta, bo wzrastają te dochody na jednego mieszkańca, a to jest tak liczone, że każda wioska w zależności od ilości mieszkańców dostaje tam określoną kwotę. To jest prawie 1 000 000 złotych. Tak widzę, że różne tam są zadania i to są zadania, które sobie narzucają czy wymyślają mieszkańcy Sołec. My w to w ogóle nie ingerujemy. Mamy tylko jedną taką zasadę stosowaną już od samego początku, kiedy ja tutaj zacząłem tę swoją pierwszą kadencję, że jeżeli wioska przeznaczy fundusz sołecki na wykonanie podbudowy
drogi gminnej, no to wtedy my jakby dodatkowo do tego funduszu robicie dywanik. Robimy dywanik. I to naprawdę przez ostatnie lata zdało egzamin i my w porównaniu czy to do powiatu, czy do nawet tych dróg wojewódzkich, te swoje drogi gminne mamy już w całkiem sensownym stanie. Nawet na ostatnim spotkaniu jeden z sołtysów, co się zbyt często nie zdarza, pochwalił nas za stan właśnie tych dróg gminnych, ale to jest efekt właśnie takiej konsekwentnej polityki przez lata, bo te drogi, które myśmy robili z Funduszu Sołeckiego, to były zazwyczaj takie, w większości krótkie odcinki dojazdowe często, gdzie do jednego, do dwóch budynków czy posesji. Nie było drogi praktycznie. I wtedy tak. I zazwyczaj też tak było, że w budżecie takie mniejsze zadania to mają mniejszą siłę przebicia. Robiło się te, do których do większej ilości mieszkańców prowadziły. A dzięki temu Funduszowi Sołeckiemu i tej zasadzie, że dopłacaliśmy do tego, no to powoli te wszystkie drogi, które przez wiele lat były takie zaniedbane, zrobiliśmy. Także to uważam jest duże osiągnięcie nasze, bo to porządkuje nam sprawy. Z inwestycji, to mówię, drogowych, to z największych to będzie ta droga, ta ulica tutaj przy Murze Obronnym, która też dwukrotnie zeszła z planu. Mamy też ulicę Kwiatową w Bogdanowicach do zrobienia, do skończenia właściwie, bo tam połowa tej ulicy była zrobiona, drugą połowę zrobimy. Na ulicy Warszawskiej, to nie jest ulica, to będziemy robić chodnik za ponad 100 tysięcy złotych. I tak jak powiedziałem, dofinansowanie do tej dokumentacji kolejowej to są takie największe nasze wydatki, ale jak je podsumujemy, to jest w sumie ponad 30 milionów złotych i to jest jedna z większych kwot na przestrzeni ostatnich lat, jakie my wydaliśmy na inwestycje. Ponad 20% w budżecie na inwestycje to myślę jest całkiem dobry wynik. Panie burmistrzu, poruszył Pan sprawę Funduszu Sołeckiego, więc ja od razu zapytam, co w tym roku z Funduszem Obywatelskim? Czy będzie? Będzie. I jaki będzie i o kiedy ogłosicie? Ogłosimy stosownie, tak jak tam te terminy mówią, ogłosimy nabór. Kwota będzie 150 tysięcy złotych. Czyli wyższa będzie kwota. Będzie wyższa kwota. Doszliśmy do wniosku, że przy tej inflacji, przy tych kwotach, które w tej chwili trzeba płacić za jakąkolwiek robotę, no trzeba tę kwotę podnieść. No, co mieszkańcy wybiorą, to będzie tak jakby ich wola. Pytam Pana o Fundusz Obywatelski, to od razu zapytam Pana o, to już są takie błahe sprawy, ale które też nurtują nasze społeczeństwo, naszych mieszkańców. Pierwsza sprawa, z Funduszu Obywatelskiego był zrobiony zegar, który stoi na skrzyżowaniu. Wskazuje ciągle godzinę 12. Tak, zleciliśmy to. Ludzie do mnie dzwonią, bo to też jest moje dziecko z funduszu. Co jest? Czego go nie naprawisz? Nie, no to... To nie dotyczy tylko tego zegara, to dotyczy wielu rzeczy dzisiaj i to mieszkańcy muszą sobie z tego zdać sprawę. Mam nadzieję, że to się trochę polepszy, ale perspektywy nie są najlepsze, że coraz mniej jest wykonawców po prostu, że ten zegar zlecony został chyba już ze 2 tygodnie temu wykonawcy, żeby to zrobił, no ale jakoś nie wiem, czy mu wypada. My się też zastanawiamy, bo on jest dość taki, no, psuje się często, więc... No ale to już nie jest moja wina. Ja wiem. No nie wiem, czy ostatnim razem nie zamarzł po prostu, bo przy tych mrozach stanął na... Nie wiem, fakt jest faktem, że od paru tygodni zegar stoi na godzinę 12 i nie rusza. I tutaj mówię, to wszystko zależy od tego, jak szybko wykonawca się do tej naprawy... Ja sam jeżdżę koło tego zegara codziennie i mnie to denerwuje, no ale mówię, tu też w tej chwili nie ma
moi drodzy, żadnej konkurencji tak naprawdę. My się wręcz co do niektórych robót musimy prosić o to, żeby wykonawca zechciał przyjść. Następna sprawa, też z budżetu obywatelskiego, tężnia. Tężnia jest, no powiem szczerze, delikatnie powiem, troszkę zdewastowana. Jest tam mnóstwo petów, to jest tradycyjnie, się to wszystko odbywa, ale jest też taka sprawa, że w tej tężni nie ma żadnego światła. Znaczy światła są zrobione, ale też nie świecą. I tam wieczorami są wielkie imprezy w tej tężni. Byłem nawet świadkiem takiej imprezy, no ale boję się jako dziadek podejść tam i zwrócić uwagę, bo nie wiem, czy to się może skończyć. Ale jaki jest problem, żeby tam to światełko się świeciły? No i czy tam nie można byłoby zrobić też okamerowania tego, takiego prawdziwego? Taki plan mamy i w tym roku to na pewno zrobimy i to zrobimy jeszcze przed, tak jakby uruchomieniem tężni przed sezonem. Na pewno i okamerowanie i oświetlenie tam zrobimy. Z tym, że to też jest taka sprawa, bo przecież nikt, to jest mój apel do tej młodzieży, która tam korzysta z tego, bo to przecież nikt tak naprawdę nie zabrania, żeby się tam spotykać i we wszystkich miejscach. No ale kultura tej młodzieży jest mierna, no bądźmy szczerzy. Tu powiedzmy sobie szczerze, to nie dotyczy tylko tężni, bo to jest zauważalne u nas na mieście. Usługi komunalne sobie z tym radzą, bo jak słucham opinii nie tylko naszych mieszkańców, ale i mieszkańców, którzy tutaj, czy przyjezdnych, którzy tutaj przyjeżdżają do nas, najlepiej ci, którzy kiedyś widzieli Głubczycę parę ładnych lat temu i teraz przyjeżdżali, to mają naprawdę pochlebne zdanie o tym, co się u nas stało. I jakoś sobie usługi komunalne z tym radzą, ale myślę, że to nie trzeba za bardzo naszych mieszkańców przekonywać, że niestety no, z tym poszanowaniem tego, co my robimy, mamy problemy, mamy problemy. Więc tutaj jest tylko mój, ja mogę tylko apelować do tych mieszkańców naszych, młodszych, którzy z tego korzystają. Korzystajcie, ale zostawcie te miejsca no, w takim stanie, jakim je zostali. Pan, ja uważam, że dopóki Straż Miejska, dopóki policja nie będzie egzekwowała tutaj, no to niewiele się zda. To, że my mówimy to, że ludzie narzekają na mieście, bo to jest no... Tak, ale to jeżeli my byśmy mieli że tak powiem, to egzekwować, to raz, że jeżeli chodzi o stan Straży Miejskiej, to musielibyśmy to zwiększyć znacznie. To są koszty też. Nie byłoby wtedy środków na to, żeby chociażby remontować te nasze obiekty. Policja też wiemy o tym, że boryka się z kadrami, z naborem. Ale też jest takie moje zdanie, które ja jeszcze wyniosłem, to jest takie powiedzenie jednej z moich nauczycielek jeszcze ze szkoły podstawowej, która nam mówiła, że nie tam jest czysto, gdzie jest dużo sprzątających, tylko tam, gdzie mało śmiecących. No niestety, to jest prawda. I tu bym apelował także i do rodziców, żeby swoim dzieciom starali się przekazać, że to wszystko to jest nasze wspólne, za nasze pieniądze, także rodziców, tych dzieci, które to niszczą. I szanujmy to, co mamy. Będziemy tu oczywiście na tyle, ile mamy możliwości dyscyplinować co niektórych. I tak jak powiedziałem, tężnie oświetlimy i wprowadzimy tam monitoring. Mówię, poruszyłem teraz tematy takie błahe, ale pojadę dalej tym tropem. Bardzo ładnie zostało przystrojone miasto na święta Bożego Narodzenia. Pięknie ulica Kochanowskiego, okazuje się, jedna część świeci, druga nie świeci, trzecia znowu świeci. Do dzisiaj ta jedna środkowa część ulicy Kochanowskiego nie świeci. Ludzie pytają, powiem panu, mam tam znajomych, którzy mieszkają, przeskrobaliśmy coś czy co, wyłączyli nam światło na naszym odcinku, tyle czasu już nie świeci. To rozmawialiśmy przed tą rozmową, to sam pan stwierdził, że firma naprawia. Panie burmistrzu, umówmy się, że nie rozmawialiśmy przed tą rozmową na temat ulicy Kochanowskiego. Faktycznie rozmawialiśmy, ale chciałbym, żeby to pan powiedział, a nie ja.
My z tą naprawą, ta naprawa oświetlenia na ulicy Kochanowskiego to już chyba od końca listopada trwa, bo to od razu wyszło przy tym, jak powiesiliśmy te ozdoby, wszystkie nasze świąteczne. Były takie sytuacje, kiedy ulica Kochanowskiego świeciła się cała, po czym po godzinie od załączenia oświetlenia nagle właśnie ten środek gas. Więc jest uszkodzenie, które no, elektrycy tutaj, Tauron nam też pomaga w tym, po prostu nie potrafią zlokalizować. No nie ukrywam, jechałem do pana na ten wywiad i tam właśnie Tauron się rozkładał i w dwa samochody nawet robią coś tam. Bardzo trudno jest wykryć to uszkodzenie. Jeżeli to tak dalej pójdzie, to kto wie, czy nie będziemy musieli wymienić przewodu kabli tutaj, okablowania na tym odcinku. I zadam panu jeszcze ostatnie pytanie. Mianowicie, bo mówię, jesteśmy prawie w połowie lutego. Lada moment przyjdzie wiosna, ruszą nasze fontanny, będzie znowuż pięknie. Czy myśli pan coś o tym, żeby ta fontanna misia była tak ładnie podświetlona? Z tego co wiem, instalacja elektryczna już jest zrobiona parę lat temu i tych parę reflektorków trudno tam jest założyć. No, musimy się temu przyjrzeć, bo rzeczywiście tam te reflektory są, tylko że one... Reflektorów nie ma, jest tylko instalacja zrobiona. Tam są te takie... Nie mówimy o tych reflektorkach, które są dookoła, tylko chodzi mi o to, żeby te postacie tych zwierzątek były ładnie podświetlone spod wody. I tam jest instalacja doprowadzona. Już tak daleko poszło i coś się zatrzymało. Instalacja jest, tylko mówię, to my to możemy wykorzystać, tę instalację, która była tam zrobiona, no po prostu ona była. Natomiast nie zdało egzaminu to oświetlenie takie dolne, tak to nazwijmy, więc teraz będziemy musieli się temu przyjrzeć i spróbujemy tego misia podświetlić, bo to jest naprawdę bardzo ładna figura i, bardzo ładna. I dobrze by było, żeby ona była wyeksponowana. No nie? Także to proszę jeszcze trochę o cierpliwość. I zadam panu, nie, bo powiedziałem ostatnie, ale jeszcze zadam panu jedno pytanie, bo tutaj sobie wypunktowałem na kartce. Mówił pan o ulicy, tutaj tej uliczce koło Baszty, mówił pan o chodniku na ulicy Wiejskiej, ale ja pana zapytam na Warszawskiej, przepraszam, ale ja zapytam pana o jeszcze jedną ulicę, o ulicę Dzierżonia. Wałkujemy ten temat już od któregoś tam spotkania i powiem panu, że jest tam, było cztery firmy na tej ulicy Dzierżonia. W tej chwili jest dwie firmy, które funkcjonują. Jedna firma się przeprowadziła, ale niemniej ma tam też swoją siedzibę jeszcze, swój plac, ale panie burmistrzu, czy pan kiedyś tam przejeżdżał ostatnio? No tam, ja powiem panu tak, ja odbierałem żony samochód dzisiaj rano przed spotkaniem z panem, bo tam jest warsztat samochodowy. Myślałem, że urwę koło w swoim samochodzie, a żona wyjeżdżała swoim, że nie przejedzie tam. Wiem o tym i to tak jak powiedziałem tu wcześniej jeszcze, my mamy do zrobienia dwie te większe ulice, czyli Staszica i Dzierżonia i my te ulice chyba trzykrotnie zgłaszaliśmy do programu tego dofinansowania, do programu rozwoju dróg lokalnych. Niestety one nie dostały wsparcia, ani nawet się nie załapały na listę. Przez Staszica jakoś przejedziemy, Dzierżonia jest tragedia. Przez Staszica też jest ciężko przejechać. My na pewno w tej chwili doraźnie postaramy się, chociażby po to, żeby tym ludziom, którzy tam pracują, ułatwić życie, postaramy się doraźnie poprawić tę nawierzchnię. Ale i to wychodzi na to, że my raczej te ulice będziemy musieli zrobić ze swoich środków. No, chciałbym jeszcze raz, no oczywiście to wszystko zależy też od wyniku wyborów, ale chciałbym jeszcze raz spróbować, może w nowym tak jakby
układzie, kiedy będą nowe komisje oceniające te wnioski, bo dobrze by było, bo to tam są poważne kwoty, żeby to porządnie zrobić, to jest po 2-3 miliony złotych trzeba wydać, żeby to było porządnie zrobione, bo można też to połatać jakoś tam. No ja rozumiem, na dzierżenia trzeba robić wszystko, i kanalizację, Tak jest, ale dzierżenia szczególnie, powiem, mi leży na sercu, bo tam myśmy też zaplanowali, tam dokumentacja jest. Zaplanowaliśmy też wykorzystanie tej ulicy jako parking. Wtedy by nam to troszkę rozwiązało sprawę, szczególnie tak jest, przy Wszystkich Świętych. No nie mówię, że już oczywiście, że najważniejsze jest to, że rozwiązalibyśmy wtedy sprawę tych dojazdu do tych zakładów, które tam są. Ale przy okazji mielibyśmy parking i to jest ważne dla nas. Natomiast tak jak powiedziałem, te wnioski tak jakby nie załapały się przez okres tej kadencji ostatniej mojej pięcioletniej, więc, bo rzeczywiście przy tych kryteriach, które były do tej pory, one łapały, mówiąc tak kolokwialnie, mało punktów zawsze. I teraz, no ja bym mówił, ja bym jeszcze spróbował raz, a jeżeli nie, to trzeba chociażby etapami tę ulicę zrobić samemu, z naszych środków. Trochę tych środków jest i myślę, że jakby to wszystko dobrze poukładać, jeżeli nie wypadną nam jakieś niespodziewane wydatki, bo to zawsze jest możliwe, to trzeba zawsze brać pod uwagę, o czym wielu nie myśli, a potem muszą zaciągać kredyty, za które z kolei trzeba wysokie odsetki płacić. Jeżeli nam nie wypadną jakieś dodatkowe, znaczące wydatki, to my moglibyśmy to nawet rozpocząć w tym roku, ale to nie są jakieś tam takie obietnice stuprocentowe. Panie burmistrzu, z mojej strony to wszystko, ale tradycyjne pytanie paść musi. Czy coś jeszcze chciałby pan dodać od siebie? W tej opowieści o budżecie, o pewnych rzeczach, pewne rzeczy pominąłem, a nie chciałbym, bo to mogłoby wywołać zaniepokojenie czy frustrację osób, które oczekują. Na coś czekają. My tak samo jak w ubiegłych latach, inwestycje, które będziemy składać wnioski lub mamy zapewnienie, że dostaniemy, lub są konkursy już rozstrzygnięte, ale nie do końca, nie mamy umów na to, my tego nigdy nie wprowadzaliśmy do budżetu. Zawsze czekaliśmy na ostateczne rozstrzygnięcie i wtedy wprowadzimy do budżetu. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wprowadzimy do budżetu zadanie związane z remontem przedszkola numer 3 na ulicy Wałowej. My to zadanie przygotowujemy już od 2 lat. Projekt jest zrobiony. Czekaliśmy na to, żeby te środki unijne zostały uruchomione i zgłosimy to zadanie do projektu termomodernizacji. On jest ogłoszony teraz w lutym i jeżeli przejdzie tą ocenę formalną, tam środki są tak jakby zabezpieczone, więc to nie jest taki konkurs tak jak to bywa, że się wybiera. Tam środki są zagwarantowane dla gminy, tylko trzeba spełnić wymogi formalne. I po spełnieniu tych wymogów, to mówiąc tak trochę nie po polsku, to już jest pewne wtedy. I wydaje mi się, że to zadanie będzie w roku 2000, że rozpoczniemy realizację tego zadania w 2024. Choć oczywiście tutaj będziemy musieli się dobrze do tego przygotować, bo to będzie się wiązało z wyłączeniem przedszkola numer 3 z całkowitej eksploatacji, przynajmniej na okres pół roku, bo tam jest przewidziany remont kapitalny
i tego nie można zrobić na przykład w przerwie wakacyjnej. Za krótki termin. Więc musimy tutaj też przygotować się na to, żeby te dzieci, które nie będą mogły chodzić wtedy do tego przedszkola, żeby one znalazły miejsce w innych przedszkolach, czy może spróbujemy znaleźć jakiś obiekt, w którym będzie takie jakby zastępstwo dla tego przedszkola. Co nie jest łatwe, bo przedszkole ma swoje wymogi. Tak jest. I drugie zadanie, które ja, o którym ja nie wspominałem, to są tak zwane mieszkania wspomagane. Jesteśmy bardzo daleko zaawansowani. Projekt jest złożony. Mamy w planie wybudować 4 tak zwane te mieszkania wspomagane, nowe 4 mieszkania. To dla 4. To będzie nowy budynek. Tak, będzie nowy budynek. W którym miejscu? Chcemy to zrobić na ulicy Żeromskiego. Tam jest takie odejście w stronę ogródków działkowych. Tam mamy bardzo ładną działkę, bo to jest mieszkanie dla seniorów. I dla tych, którzy wymagają, mogą sami mieszkać, ale wymagają pewnego wsparcia dla 4 osób. Koszt tego zadania to jest prawie 1,5 miliona złotych. Właściwie dostajemy całą kwotę ze środków unijnych. Nasz udział to jest działka. I wydaje mi się, że to byłoby znaczne takie dla nas wspomożenie w tym, żeby zabezpieczyć mieszkania dla osób, które, tak jak powiedziałem, wymagają już opieki, ale też często zdarza się, jeżeli chodzi o seniorów, że po prostu ktoś ma ładne mieszkanie, jest do niego przyzwyczajony, ale to mieszkanie jest na drugim czy na trzecim piętrze i w pewnym wieku już jest nawet trudno do tego mieszkania po schodach dojść. Tu jest oczywiście mieszkanie na parterze i wtedy no, o wiele łatwiejsze ze wszystkimi tymi wymogami dotyczącymi dostępności, więc byłoby to dla nas już znaczne ułatwienie w rozwiązywaniu tych problemów. I też nie ukrywam, że to byłby taki, że to jest taki program dla nas pilotażowy. Ewentualnie, jeżeli to by się powiodło i zdałoby egzamin, to wtedy można by było ten program rozwijać. Generalnie też ten program takiej opieki nad seniorami też bierzemy udział w tych wszystkich konkursach, które są. W jednym z tych konkursów będziemy się starać też o to, żeby kupić samochód dla domu dziennego pobytu. I to jest właściwie już też przesądzone. To jest tylko kwestia, żeby komisje się zebrały i oceniły właściwie ten wniosek od strony merytorycznej. Chcemy też mieć ten samochód po to, żeby pracownicy domu dziennego pobytu też dla nich łatwiej było obsłużyć też naszych seniorów na terenie wiejskim. Wrócę jeszcze do lokalizacji tego budynku. Ten budynek, rozumiem, stanąłby przy tej nowej drodze, która została wybudowana od noga Żeromskiego w kierunku Alei Lipowej. Tak jest. Także mówię, no jesteśmy też tutaj w tych tematach i tak jak mówię, żeby nikt nie był, no, żeby nie czuł się tak, że my coś tam opowiadamy, a tego nie ma w budżecie. Nie ma tego w budżecie do momentu, dopóki te formalne, te wnioski nie przejdą tej formalnej oceny merytorycznej i wydaje mi się, że to będzie zrobione już w pierwszym kwartale tego roku i wtedy te zadania zostaną wprowadzone do budżetu. Czy to wszystko, czy jeszcze? Wydaje mi się, że wszystko, jeżeli nie, to... To panie burmistrzu, dziękuję w takim razie panu za to nasze spotkanie, za naszą rozmowę. I przypominam państwu, że moim i państwa gościem był burmistrz Głubczyc, pan Adam Krupa. Dziękuję panu. Ja również dziękuję państwu. Do widzenia.